Siemano, witam was, z tej strony Skut. Dzisiaj pogramy sobie znowu w Akinatora. Cholera, ciągle nie wiem, jak to się nazywa, czyli tego dżina, który zgaduje postacie, które my sobie wymyślimy tutaj gdzieś tam w mózgu, co nie? I co my dzisiaj możemy wziąć? Tak naprawdę to nie wiem, ale weźmiemy sobie na przykład, nie znam zbytnio dużo postaci takich jakichś aktorów i dużo informacji na temat nich. Oczywiście włączę sobie gogla, taki mam pomysł, że włączę sobie gogla i będę sobie jakby co patrzył. To jest dobry pomysł, to jest naprawdę dobry pomysł. Weźmy sobie na przykład teraz na cel Mario. Zobaczymy, czy odgadnie Mario, no jestem ciekawy. No i tak, i czy to jest kobieta? Nie, to nie jest kobieta, na 100% to nie jest, znaczy w sobie to nie wiadomo, czy to jest kobieta. Czy naprawdę istnieje? Nie, raczej nie istnieje naprawdę. Chociaż to szczerze wątpię, znaczy, no nie wiem, dobra. Czy to jest człowiek? Tak, to jest chyba. Człowiek jest dosyć mały, ale człowiek jednak. Czy mieszka w Ameryce? Raczej tak, no bo raczej został stworzony chyba w Ameryce, co nie? Chociaż nie, to raczej... Sorry, pomyliło mi się, to jest japońskie. Dobra, nieważne, nie słyszeliście tego. Czy okrada ludzi? Nie. Nie, to nie jest zabójca chyba. No wiecie, zabija żółwie, no to chyba tak. czy to jest first person? Nie, to nie jest. Played in famous movies. Czy Mario grał w jakichś filmach? Chyba nie. Czy walczy z potworami? Tak, walczy z żółwiami. Superpowers, no to ma te grzybki takie niby, no to... tam może, że może i tak... Czy pali? Cholera wie, nacisnę, że nie, może tak, może nie. Czy używa broni? Używa, on strzela czymś, ale tylko i wyłącznie jak zbierze grzybka, tak mi się wydaje, więc dam może i tak. Hard to jump from... Czy skacze z budynków? On skacze z... Z czego on skacze? On skacze z takich jakby tych, ustawionych w niebiosach tych, więc nacisnę znowu, że tak niby, co nie. Czy jest połączony z zombie? Nie, nie jest. Czy jest stary? Chyba tak. No, chyba tak powiedziałem. Czy nosi maskę? Nie nosi wąsy, więc nie nosi maski. Czy gra na gitarze? Cholera wie. Chyba nie. Nie, raczej nie. Czy walczy z demonami? Czy jakoś tak? Nie, nie, nic o demonach tam nie... Tak, jest... Tak. Czy jest ubrany jak kobieta? Czy kiedyś ubierał się jak kobieta? Cholera wie. Brits... A czemu po prostu nie powie, że to Mario? Nie wiem, skąd mam wiedzieć? To kompletnie tego nie rozumiem, więc nacisnę tutaj, że nie wiem po prostu. Super Mario. Ja chciałem po prostu Mario. Ale Mario też, no, znany jako Super Mario, więc to jest jednak Mario, więc... To zgadło. Cholera zgadł. 2000 razy był tylko grany, więc to jest dosyć mało. Ale jednak odgadł. Dobry ziomek, dobry. Dobra, teraz myślimy nad czymś innym. Weźmy sobie na przykład teraz na strzał jakąś postać z mniej znanych gier. No co na przykład możemy sobie wziąć? O kurde. Weźmy Harry'ego Pottera, zobaczymy czy ten... Albo nie, Hermione, bo to tutaj już od razu będzie pytanie. Tak, to jest kobieta. Czy ta postać jest ze mną blisko? To raczej nie. Czy ona śpiewa? Nie, raczej ona nie śpiewa, to jest raczej aktor. Czy to jest jakiś no, człowiek z United, czy człowiek z Ameryki? No to można powiedzieć, że tak. Nie. Od razu już chyba szło do tego. Czy ona jest... Czekaj. Jak ona się nazywała? Napiszę przez Hermiona. Hermiona. Kto to jest? Czekajcie. Fuck, serio? Emma Watson, właśnie, o to chodziło. Ile ona ma lat? Jest 1990, więc nie ma więcej niż 30 lat, dobra. Czy jest z jakimś z TV? No, nie wiem, może grała w jakichś tych... nie grała w serialach żadnych, ani niczym takim. Więc nie. Zaraz sobie sprawdzimy kogo innego.
Tak, to jest prawdziwa postać. Tak, to jest aktor. Nie. Czy wiecie, tam było pytanie, czy była mężatką z prezydentem, czy jakoś tak. Czy jest połączona z dinozaurami? Nie, nie jest. Wild, nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale nacisnę to, że nie wiem po prostu. Czy ona ma blond włosy? Chyba nie. Czekajcie, bo nie mam żadnego pojęcia, wiecie. Czy ona ma blond włosy? Nie, ona ma włosy rude. Nie. Nandos? Co to kurde znaczy? Nandos. Nawet nie ma takiego tłumaczenia, cholera. A może to jest jakaś postać? Dobra. Czekajcie. Nandos tutaj pokazuje mi, że to kura, więc raczej nie, to raczej nie kura. Czy grała w filmach z robotami? Nie, nie grała. Czy grała w komediach? Nie, w Harrym Potterze grała dużo. Nie wiem, czy dużo śpi, skąd mam wiedzieć. Czy grała w filmie z wampirami? Nie, raczej nie grała, albo w sumie nie wiem, wiecie. A Svan to jest. Co to jest? Łabędź. Nie, nie grała łabędzia. Czy mówi w śmieszny sposób? Raczej nie. Czy jest połączona z małżeństwem? A cholera wie, czy ona ma jakiegoś męża. Nie, nie ma. Nie. Czy ma brytyjski akcent? Nie, to pewnie już tutaj idzie do tego. Do Amy Winehouse, czy jakoś tak, dobra, mniejsza o to. Raczej nie, bo ona jest chyba z Ameryki. Tak, raczej tak. Nie, nie jest połączona z robotami, już mówiłem. Czy wygrała Oscara, czy została nominowana, czy nie wiem, ale może tak, może nie. Nie, to nie jest. Ona grała w tych, w takich filmach jak na przykład jak to się, ten Hunger Games, wiecie, głodne gry. Czy kontynuować? Tak. Czy jest... Ona jest piosenkarką? Nie, nie jest piosenkarką. Wiecie, czy została sławna poprzez muzykę? Nie, nie została... Nie. Nie wiem, czy lubi. Nie. Nie była nigdy żonata. Czy gra w filmach? Tak. Czy ma dużą twarz? Nie, ma raczej małą. Does your heart attack about games? Nie wiem. Czy jest głównym wokalistą? What the fuck? Nie. Czy jest zdolna do pisania? No raczej jak każdy człowiek na ziemi. Short? Czy jest krótki? A cholera wie. Czy nosi bardzo seksowne kostiumy? No jasne, że tak. Nie, to nie jest żaden z piratów. Czy nie ma dzieci? Czy ma czerwone włosy? Tak, ma. Nie wiem, czy wiecie, czy sprawia ludziom kłopoty, czy jakoś tak mogę to przetłumaczyć. Your character naked? No nie, czy było naga? Czy była naga? Nie, nie grała w Avengers. Nie jest połączona z zombie. Czy jest śmieszną aktorką? Raczej nie, grała w innych takich. XQ, nie wiem co to jest, nie wiem, nie. Nie została sławna poprzez alkohol i takie tam. Raczej nie. Czy jest... jest trochę chyba... Jest? Czy nie? Jest starsza niż 25? Nie wiem, po prostu nic nie wiem. Tego też nie wiem, czy gra w ten. Tak, czy trenuje Pokémony? Nie, nie trenuje Pokémonów. Czy umawia się z celebrytami? Chyba tak. Nie, czy nic o wampirach to nie jest. No kurde, kto to jest niby? Dobra, jeszcze raz, ostatni raz. Już, jak teraz nie zganię, to już nie wiem. Grałaby. Tak, jest czerwonowłosa. Played with Brad Pitt. Nie wiem, chyba nie, raczej nie grała. Nie jest połączona z narkotykami. Ze zwierzętami może i tak, nie wiem. A sex tape of... Nie, nie ma żadnego tego sex taśmy. Teenager, czy ona? Nie. Pojawiła się w romantycznych komediach? Raczej nie, nie mam pojęcia. Czy jakieś filmy... Tak, w które pojawiły się 2 lata temu.
Beard, nie wiem, czy ma ptaka. Skąd pan wie? Czy nie, nie ma. Czy jest z Australii? Nie, ona nie pochodzi chyba z Australii. Nie, no, na pewno nie. Nie. Natural Blonde. Nie wiem, czy jest... Nie. Czy jest połączona ze szkołą? Nie. A w sumie nie wiem, wiesz? Fuck. Czy ma te oczy takie dziwne, niebieskie? Nie, ma brązowe, widziałem. Bomba Latina... Nie. Superpowers. No ma magię. A co to kurde znaczy? Wąsy. Nie, nie ma wąsów. To dziewczyna przecież. Tak, ma takie brązowe. A nie wiem, kurde, nie, naprawdę, skąd ona pochodzi? W Paryżu urodziłaś. No to tak, sorry. Nie. Nie, nie Holland, ale. Less, znaczy mniej, tak mi się wydaje. Tak, ma magiczne powery. Tak. Harmet? Nie. Gdzie ona teraz mieszka? Nie wiem, może i tak. Nie, dobra, wiecie co, tutaj odpowiem, że nie wiem po prostu, bo jeszcze ją pomylię. Nie, dobra, nie zgadła, ona grała w tych, w X-Menach, to jako Jean, wiecie. Nie, to nie ona, no dobra, trudno, nie zgadła. Po prostu nacisnę, że to tak i tyle, no. Niech już będzie. Wygrał, Jean wygrał. Niech tak będzie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że był to chociaż trochę śmieszny. Jak nie, to dajcie jakieś swoje propozycje, co mogę wyszukać i tak dalej, i tak dalej. Ja się teraz z wami żegnam, więc na razie, cześć, pa. Psz.